Dzień dobry, witam wszystkich zainteresowanych. Chciałbym przedstawić dzisiaj Państwu możliwości stosowania terapii rentgenowskiej, terapii z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego we współczesnej radioterapii. Najpierw powiem krótko, o czym będę mówił. Przedstawię Wam korzyści z zastosowania promieniowania rentgenowskiego. W radioterapii będą to zarówno korzyści z punktu widzenia pacjenta, jak i korzyści, jakie ośrodkom onkologicznym przyniesie korzystanie z terapii kilowoltowej. Chciałbym również zademonstrować wybrane przypadki zastosowania wiązki terapeutycznej rentgenowskiej, zarówno w chorobach nowotworowych, jak i w chorobach nienowotworowych. No i na koniec podsumujemy sobie cały materiał. Zacznijmy od tego, że na przełomie lat 80. i 90., a ja po raz pierwszy pracowałem w zakładzie, na oddziale radioterapii jeszcze za czasów studenckich w roku 88 i początek lat 90., od 93 roku zacząłem pracę w Zakładzie Radioterapii w Łodzi. Pamiętam doskonale, więc w tym czasie pracowały w Polsce aparaty rentgenowskie i było zdecydowanie za mało aparatów do radioterapii, a już szczególnie za mało aparatów megawoltowych. W związku z czym aparaty rentgenowskie z konieczności zastępowały aparaty megawoltowe w takich sytuacjach, jak nie powinno się używać aparatów rentgenowskich. Na przykład napromieniano z użyciem aparatów rentgenowskich blizny ze ścianą klatki piersiowej po operacjach mastektomii. Na przykład napromieniano loże po laryngektomii. Nawet napromieniano chore ginekologiczne, czyli rak szyjki, rak trzonu szczuplejsze pacjentki. Oczywiście aparaty rentgenowskie były do tego nieodpowiednie i wykorzystywano je z braku aparatów megawoltowych. Skutkowało to zwiększeniem zdarzeń niepożądanych odczynów popromiennych. I do świadomości radioterapeutów weszło przekonanie, że zastosowanie rentgenoterapii jest gorsze niż zastosowanie terapii megawoltowej, że generuje wyższy poziom powikłań, przede wszystkim powikłań ze strony skóry i tkanki podskórnej. No i takie myślenie zakorzeniło się także i u mnie, w umysłach większości polskich radioterapeutów. Potem, gdy w latach 90. zwiększyła się dostępność do aparatów megawoltowych, gdzie na początku lat 2000, no tych aparatów było już naprawdę sporo, to aparaty rentgenowskie zostały wyrzucone. W zasadzie wszystkie i era radioterapii rentgenowskiej skończyła się w Polsce, a większość nas uważała, że miejsce terapeutycznego aparatu rentgenowskiego jest w muzeum. Jednakże to nie jest do końca prawda. Proszę zwrócić uwagę, że ten podręcznik dla fizyków medycznych jest wydany w roku 2007. I w tym podręczniku znajduje się cały rozdział poświęcony radioterapii kilowoltowej. I wyraźnie jest powiedziane, że radioterapia kilowoltowa nie może zastąpić radioterapii megawoltowej, ale pozostaje dla niej wartościowym uzupełnieniem. Ja zacząłem ponownie myśleć o radioterapii kilowoltowej na podstawie moich doświadczeń zawodowych. Otóż przez kilka lat pracowałem w Szwecji, w tym prawie 3 lata w klinice onkologii w Uniwersytet Hyks, czyli Szpitalu Uniwersyteckim w Linköping.
Kilka słów na temat samego szpitala i miasta. Linköping jest stolicą regionu Östergötland, jest siódmym co do wielkości miastem w Szwecji. Jest miastem bogatym, ponieważ w nim znajdują się główne zakłady lotnicze Saaba. Liczy blisko 150 tysięcy mieszkańców, a szpital uniwersytecki w Linköping, jeżeli chodzi o onkologię, to zapewnia opiekę ponad pół milionowi mieszkańców. Jak widać, szpital jest bardzo duży, ponieważ w tym miejscu znajduje się SOR, w tym miejscu znajduje się własne biuro projektowe szpitala, w tym miejscu znajduje się klinika laryngologii, w tym miejscu klinika psychiatrii, tutaj jest wejście główne i szpitalna apteka, a w tym miejscu ten teren zajmuje klinika onkologii, w której przez parę lat pracowałem. I w tej klinice onkologii mają do dyspozycji 5 akceleratorów warianowskich, w tym tylko 4 są na co dzień używane do terapii pacjentów. To są 4 akceleratory serii 2300 i 1 akcelerator serii 600, który jest używany wyłącznie do napromienienia całego ciała oraz do napromień związanych z badaniami naukowymi, nie napromień pacjentów. I oprócz tego mam w klinice, znajduje się jeszcze terapeutyczny aparat rentgenowski, na którym również codziennie są napromieniani chorzy. To, że ja miałem okazję ponownie pracować z takim aparatem, no spowodowało, że zacząłem trochę więcej myśleć o radioterapii rentgenowskiej. No tak jak Państwu mówiłem, znajduje się tam aparat, w Linköping znajduje się aparat rentgenowski, a aparaty rentgenowskie są używane w wielu ośrodkach, w wielu znanych ośrodkach na terenie różnych krajów. Przykłady 4 ośrodków, w których używane są aparaty rentgenowskie produkcji firmy X-Tral, znanych ośrodków macie Państwo na ekranie. To są jakby takie 4 ośrodki blisko współpracujące z firmą X-Tral i dzięki nim firma może uzyskiwać dodatkowe informacje naukowe. Przejdźmy do korzyści wynikających z wykorzystania wiązki rentgenowskiej. Z punktu widzenia pacjenta istnieje pewna grupa pacjentów, dla których zastosowanie radioterapii promieniami rentgena, promieniami kilowoltowymi jest korzystniejsze niż zastosowanie promieniowania megawoltowego. Ta korzyść może być związana bądź to z zdecydowanie krótszym, łatwiejszym, mniej pracochłonnym i mniej obciążającym pacjenta sposobem przygotowania samego procesu radioterapii, co może mieć znaczenie u pacjentów paliatywnych z dużymi dolegliwościami, a szczególnie u osób starych, schorowanych, z licznymi dolegliwościami, którym leczenie ma przynieść jedynie poprawę jakości życia, ale może być też związane z tym, że promieniowanie rentgenowskie rządzi się troszeczkę innymi prawami i w przypadku napromieniania konkretnego nowotworu korzystniej będzie napromieniać pacjenta promieniowaniem kilowoltowym niż promieniowaniem megawoltowym. Z czego to wynika? Proszę Państwa, przypomnijmy sobie takie podstawowe rzeczy z fizyki. Dla energii stosowanych w radioterapii mamy do czynienia z 3 zjawiskami oddziaływania promieniowania jonizującego z materią. Te 3 zjawiska to zjawisko fotoelektryczne, zjawisko Comptona oraz zjawisko tworzenia się par. Zjawisko fotoelektryczne dominuje przy niskich energiach, przy energii rzędu
500 kV zaczyna dominować już zjawisko rentgena, natomiast zjawisko tworzenia się par dominuje przy wyższych energiach, energia spoczynkowa tworzenia się pary elektron-pozyton to jest 1,02 megaelektronowolta, w związku z czym dopiero powyżej tej energii zaczynamy mieć do czynienia ze zjawiskiem tworzenia się par. I proszę zwrócić uwagę, że prawdopodobieństwo zajścia zjawiska fotoelektrycznego jest proporcjonalne do gęstości środowiska podniesionego do czwartej potęgi, a tworzenia się par do gęstości środowiska podniesionego do drugiej potęgi. Z tego wynika, że im gęstsze środowisko, tym jakby mniej korzystny jest udział rozpraszania komptonowskiego. Tutaj mamy prawdopodobieństwo zajścia poszczególnych zjawisk dla środowiska wodnego, które odzwierciedla środowisko tkanek miękkich. Czyli w przypadku tkanek miękkich dominuje w zasadzie w zakresie większości energii stosowanych w terapii, dominuje zjawisko komptonowskie. Jednak jeżeli popatrzymy na ten sam wykres dla miedzi, która odpowiada tkance kostnej, dozymetrycznie odpowiada tkance kostnej, to popatrzmy, że do energii 100 kV dominującym zjawiskiem jest zjawisko fotoelektryczne. Przypomnę, że to, że promieniowanie z akceleratora bądź z lampy rentgenowskiej ma energię na przykład 4 albo na megawolty, albo na przykład 200 kV, nie oznacza, że wszystkie fotony mają taką energię. Jest to maksymalna energia fotonów generowanych przez dane urządzenie. Czyli na przykład przy terapii promieniowaniem o energii 4 megawolty, to promieniowanie zachowuje się mniej więcej tak jak promieniowanie monoenergetyczne o energii rzędu 1,33 kV, a w przypadku promieniowania rentgenowskiego promieniowanie o energii maksymalnej 100 kV będzie się zachowywało mniej więcej tak jak promieniowanie monoenergetyczne o energii 70 kV. Proszę Państwa, popatrzmy sobie na tabelę, w której znajduje się dane dotyczące dawki pochłoniętej przy takiej samej ekspozycji dla różnych energii promieniowania, dla tkanki kostnej i dla tkanki miękkiej. Proszę zobaczyć, że dla promieniowania o ekspozycji jednego rentgena, jeżeli użyjemy niskoenergetycznego promieniowania kilowoltowego o energii maksymalnej 100 kV, to dawka pochłonięta w tkance kostnej będzie ponad 4 razy wyższa niż dawka pochłonięta w tkance miękkiej dla takiej samej ekspozycji. To ta sytuacja jest, z tą sytuacją mamy do czynienia dla każdego promieniowania rentgenowskiego. Im wyższa energia, tym oczywiście ta przewaga dawki pochłanianej przez tkankę kostną nad dawką pochłanianą przez tkankę miękką jest większa. Z tego wynika, że w sytuacji, kiedy chcemy napromienić nisko położone, płytko położone zmiany w kościach, najkorzystniejsze będzie promieniowanie rentgenowskie. Taka sytuacja ma miejsce przykładowo przy przerzutach do żeber, szczególnie u osób szczuplejszych, gdzie nie musimy wykonywać bardzo skomplikowanego planu. Męczyć się, bo kto napromieniał przerzuty do żeber, wie, że nie jest to proste. A mając aparat rentgenowski, po prostu ustawiamy jedno pole i jesteśmy bardzo spokojni, ponieważ
Jeżeli napromienimy kości dawką rzędu 4 greje, to wszystkie dawką rzędu 8 grejów, to wszystkie pozostałe tkanki otrzymają dawkę rzędu 2 grejów, mimo wręcz prymitywnego sposobu planowania tej radioterapii. Chciałbym teraz powiedzieć o radioterapii zmian skórnych. No, wiadomo, że jeżeli zastosujemy promieniowanie rentgenowskie, to planowanie tej radioterapii jest stosunkowo proste. Oczywiście można powiedzieć, że bez problemu możemy zastąpić promieniowanie kilowoltowe elektronami. Tyle, że w przypadku stosowania wysokoenergetycznych elektronów nie mamy na powierzchni stuprocentowej dawki. I praktycznie zawsze musimy używać bolusów. O ile w sytuacji, kiedy mamy zmianę nowotworową na dużej płaskiej powierzchni, na przykład klatka piersiowa czy brzuch, to wykonanie takiego bolusa nie nastręcza większych trudności. Ale kiedy mamy zmianę nowotworową położoną na przykład na małżowinie usznej, na nosie czy blisko oka, wykonanie takiego bolusa może być mocno problematyczne. Dodatkowo ta sytuacja, o której już mówiłem, jeżeli jest to chory w podeszłym wieku, to sam proces przygotowania do radioterapii, wykonania tego bolusa, tomografii komputerowej, może być na tyle dokuczliwy dla chorego, że spowodować jego rezygnację z radioterapii, bo ja po prostu tego wszystkiego nie wytrzymam. Tak, tę odpowiedź możecie usłyszeć od chorego. To jest szczególnie ważne u pacjentów paliatywnych, kiedy nasze działania związane z napromienieniem chorego, przepraszam, please stop presentation. Nie mogę teraz rozmawiać, mam prezentację przez internet. I'm coming back. Please start presentation again. Dr. Urbanczyk, could you move a little closer? We'll cut this part out. If you could move, could you move the camera down? Your face is sort of being obstructed. We only see part of your face. Can you move a little closer to, like a little higher, your body? My body higher? Is it possible to put the camera down lower or you? Is it better? That's better. Yeah, that's better. Okay, yeah, so just start this slide over and we'll cut this part out of the recording. Okay, thank you. W przypadku pacjentów paliatywnych, jeżeli możemy zastosować promieniowanie kilowoltowe, takie przygotowanie radioterapii jest znacznie krótsze, znacznie mniej czasu i pracochłonne. Ta radioterapia z reguły może rozpocząć się szybciej niż radioterapia megawoltowa. No i podobnie jak w przypadku omawianym wcześniej, przygotowanie tej radioterapii będzie znacznie mniej kłopotliwe i męczące dla naszych pacjentów. Tutaj przykład szczególnej sytuacji, kiedy chora nie może położyć się na stole terapeutycznym. W przypadku radioterapii megawoltowej oznacza de facto niemożność przeprowadzenia radioterapii. Natomiast pomimo tego, że chora może jedynie siedzieć w fotelu, to możemy bez problemu przeprowadzić radioterapię z zastosowaniem wiązki kilowoltowej. Kolejna rzecz. Radioterapia promieniowaniem ortowoltowym zmian skórnych
z reguły nie powoduje podania istotnej dawki w głębiej położonych strukturach. To, co mówiłem wcześniej o elektronach, możemy zastąpić w takiej sytuacji promieniowanie rentgenowskie promieniowaniem ortowoltowym. Przepraszam, promieniowaniem, możemy zastąpić promieniowanie rentgenowskie promieniowaniem elektronowym. Z tym, że żadna wiązka elektronowa nie generuje wysokiej dawki na samej powierzchni. Im ta dawka, im energia promieniowania elektronowego jest wyższa, tym procentowa dawka na powierzchni jest wyższa. Ale to oznacza również, że dawka w głębiej położonych strukturach staje się dawką istotną. Popatrzmy tutaj, jak to wygląda dla promieniowania rentgenowskiego. Jeżeli popatrzymy na promieniowanie rentgenowskie, to na głębokości rzędu 5-7 cm mamy już ledwie 40% dawki. Jeżeli teraz popatrzymy na promieniowanie takie, gdzie na powierzchni, promieniowanie elektronowe takie, gdzie na powierzchni mielibyśmy już zadowalającą dawkę terapeutyczną, to na głębokości rzędu 7 cm mamy jeszcze co najmniej 80, a nawet 90% dawki. W sytuacji, kiedy nie możemy wykonać bolusa z przyczyn technicznych, czy z przyczyn takich, że jest to radioterapia zmiany położonej na uchu, to znowuż promieniowanie kilowoltowe, zastosowanie promieniowania kilowoltowego ma tu zdecydowaną przewagę nad zastosowaniem promieniowania elektronowego. Generalnie zastosowanie promieniowania rentgenowskiego jest celowe wtedy, kiedy chcemy napromienić tkanki do głębokości rzędu 2-3 cm i zależy nam na osiągnięciu niskiej dawki na większej głębokości, a mamy problem z zastosowaniem bolusa, albo kiedy wśród struktur, które chcemy napromienić, jest tkanka kostna. Przypomnę też, że jeżeli napromienimy powierzchnię bardzo nierówną wiązką elektronów, to zaplanowanie takiego leczenia może być bardziej skomplikowane, a nawet ta nierówność powierzchni, w którą wchodzi wiązka elektronów, może skutkować zwiększeniem ryzyka błędów dozymetrycznych. Obiecałem, że powiem, dlaczego pacjenci mogą odnieść korzyść ze stosowania promieniowania kilowoltowego. Teraz chciałbym przejść do tego, dlaczego ośrodek leczący odniesie korzyść ze stosowania promieniowania kilowoltowego. Jest ono po prostu zdecydowanie tańsze. Popatrzmy na ceny. Jeżeli cena akceleratora liniowego to jest 4 do 8 milionów złotych, w tej chwili zdaje się już nawet 10 milionów złotych, to cena aparatu rentgenowskiego terapeutycznego oscyluje około 1 miliona złotych. Również koszt instalacji, w tym przede wszystkim koszt wykonania bunkra, w którym można wstawić aparat terapeutyczny, a także kwestie klimatyzacji, zapewnienia właściwego zasilania energią elektryczną. W przypadku aparatu rentgenowskiego to jest koszt 10-krotnie niższy niż w przypadku aparatu megawoltowego. Podobnie niższy jest koszt umowy serwisowej. No i wreszcie koszt sprzętu do planowania leczenia w przypadku aparatów rentgenowskich jest wręcz symboliczny. Natomiast koszty sprzętu do planowania radioterapii megawoltowej są bardzo wysokie.
Można oszacować, że koszt podania jednej frakcji na aparacie terapeutycznym jest kilkakrotnie niższy dla aparatu rentgenowskiego niż dla aparatu megawoltowego. Zatem pozostaje zadać pytanie, jaki sens ekonomiczny ma trzymanie się na promieniowaniem megawoltowym chorych, którzy mogą uzyskać taki sam bądź nawet lepszy efekt przy napromienianiu z zastosowaniem aparatów rentgenowskich. Teraz chciałbym przejść do tego, jakie zmiany możemy napromienić z zastosowaniem aparatów kilowoltowych. Zacznę od zmian nowotworowych. Możemy napromienić zmiany przyrzutowe w kościach, raki skóry, mięsa kakaposiego. Możemy robić profilaktykę ginekomastii przed włączeniem hormonoterapii w raku prostaty. Możemy napromieniać chłoniaki skóry. Kilka słów więcej o różnych takich lokalizacjach. W przypadku raków skóry w tej chwili uznaje się, że w przypadku raka podstawnokomórkowego skóry i zmian poniżej 2 cm 10-letnią kontrolę uzyskuje się u powyżej 90% pacjentów. Oczywiście im zmiana jest większa, tym ta kontrola miejscowa jest nieco gorsza. Oczywiście tutaj mówimy o radioterapii. Całkiem podobna kontrola miejscowa jest u chorych z rakiem płaskonałonkowym. Tutaj kilka przykładów chorych, w tym przypadku z rakiem płaskonałonkowym, leczonych radioterapią z zastosowaniem promieniowania kilowoltowego. Tu, jak możecie przeczytać, stosowano promieniowanie energii 160 kV, łącznie podano 45 grejów w 10 frakcjach. Kolejny przykład z bardzo dobrym efektem zarówno terapeutycznym, jak i kosmetycznym. Także zastosowanie promieniowania kilowoltowego. Jeszcze jeden. Tutaj przykład dużego raka płaskonałonkowego z doskonałym efektem zarówno klinicznym, jak i kosmetycznym. Kolejny przykład raka płaskonałonkowego z bardzo dobrym efektem terapeutycznym i klinicznym po radioterapii ze zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego. I kolejny przykład. Mięsa kaposiego i chłoniak i skóry. Na zdjęciach będą również inne zmiany. Proszę Państwa, ci wszyscy chorzy byli napromieniani z użyciem promieniowania rentgenowskiego z dobrym efektem. O keloidzie powiem kilka słów później. Profilaktyka ginekomastii przed hormonoterapią w raku prostaty. W Polsce temat całkowicie nieistniejący póki co. Myślę, że jest to związane z tym, że największe ryzyko ginekomastii w przypadku hormonoterapii u chorych na raka prostaty generuje bikalutamid w monoterapii. To ryzyko szacowane jest na 56%. No jak Państwo pewnie dobrze wiecie, bikalutamid w monoterapii nie jest póki co szeroko rozpowszechnioną opcją terapeutyczną dla polskich chorych z rakiem prostaty. Nie mogę, mam prezentację. Przez
Jak Państwo zapewne wiecie, go ahead and just start. Sorry, just okay, go okay. ahead. I had a start moment. This one. I'm coming back. Okay, yeah, just start it at the top. Yeah. Okay. Jak Państwo zapewne wiecie, profilaktyka ginekomastii przed zastosowaniem hormonoterapii jest w Polsce tematem nieistniejącym. Prawdopodobnie wynika to z tego, że póki co bikalutamid w monoterapii jest rzadkim sposobem terapii stosowanym w Polsce. Natomiast to właśnie bikalutamid w monoterapii generuje aż 56% ryzyko ginekomastii. W większości krajów prowadzi się profilaktykę, która polega na jednorazowym napromienieniu gruczołów piersiowych dawką 12 grejów. Taką terapię wykonuje się najlepiej promieniowaniem kilowoltowym, ewentualnie elektronami, no z wszystkimi tymi zastrzeżeniami, o których mówiłem wcześniej, przede wszystkim tutaj związanymi z ceną terapii na akceleratorze, a ceną terapii na aparacie rentgenowskim. Tutaj, proszę Państwa, mamy schemat. Co należy, w jaki sposób należy postępować, jeżeli stosujemy bikalutamid w monoterapii w raku prostaty. Jak Państwo widzicie, bardzo poważną opcją, od której powinniśmy zacząć, powinna być profilaktyka ginekomastii z zastosowaniem radioterapii. Gorszą opcją jest stosowanie tamoksyfenu. Tego się również w Polsce póki co nie robi. No i na koniec parę słów o radioterapii promieniowaniem kilowoltowym w chorobach, w nowotworach niezłośliwych i chorobach nienowotworowych. Keloid jest bardzo poważnym problemem. W takiej metaanalizie opublikowanej całkiem niedawno wykazano, że nie ma znaczenia, jak napromienimy tych chorych, czy ta radioterapia będzie realizowana promieniowaniem kilowoltowym, czy elektronami, czy brachyterapią. Natomiast jeżeli będziemy leczyć chorych wyłącznie chirurgicznie, to aż 70% chorych będzie miało nawrót. W przypadku zastosowania radioterapii, i tą radioterapię należy zastosować tego samego dnia, którego jest zabieg operacyjny, tu znowuż zdecydowana przewaga radioterapii kilowoltowej w procesie, w krótszym, mniej skomplikowanym procesie przygotowania do radioterapii, to mamy istotną redukcję ryzyka nawrotu keloidu. Dawki, jakie podawane są, nie są duże. Są to dawki poniżej 12 grejów podawane, dawki całkowite poniżej 12 grejów podawane w ciągu maksymalnie 5, a z reguły w ciągu 3 dni. Kolejna rzecz, choroba Dipitriena. Tutaj macie Państwo przykłady leczenia tej choroby z zastosowaniem promieniowania rentgenowskiego. Podawana dawka to 30 grejów w 10 frakcjach. I znowuż tu macie Państwo wyniki badania klinicznego ze średnim czasem obserwacji ponad 8 lat, gdzie okazuje się, że chorzy, którzy byli napromieniani, mieli zdecydowanie lepszą kontrolę i wymagali w mniejszym stopniu zabiegów chirurgicznych. Praktycznie bez późnych efektów radioterapii. Takie były wnioski z tego badania.
Kolejna sytuacja, bardzo duża grupa chorych, których określa się jako łagodne, bolesne schorzenia kostne. I znowuż w wielośrodkowym badaniu w Niemczech, opublikowanym w roku 2017, kilkuset pacjentów, uzyskano bardzo dobre wyniki radioterapii. I proszę Państwa, tutaj mamy dwie rzeczy. Pamiętacie, co mówiłem o różnicy w dawce pochłoniętej przy tej samej ekspozycji dla tkanki kostnej i dla tkanek miękkich? No to jest jedna rzecz, która przemawia za stosowaniem u tych chorych promieniowania kilowoltowego. Druga rzecz jest taka, że w większości miejsc w Polsce Narodowy Fundusz Zdrowia nie chce refundować radioterapii w przypadku chorób nienowotworowych. Dlatego gdybyśmy chcieli tym chorym pomóc, to poza naprawdę nielicznymi ośrodkami musieliby oni płacić za radioterapię. No i teraz cena za radioterapię ze zastosowaniem promieniowania megawoltowego to jest kilka tysięcy złotych. Przypomnę, że radioterapię paliatywną założenia prowadzoną z planowaniem w 2D Narodowy Fundusz Zdrowia płaci poniżej 3000 zł i jest to cena z lekka zaniżona. Natomiast kalkulacja ceny za kilka frakcji z użyciem promieniowania kilowoltowego wskazuje, że taki chory musiałby zapłacić poniżej 1000 zł, być może w granicach 700-800 zł. To jest cena do udźwignięcia dla większości pacjentów, podczas gdy cena kilku tysięcy złotych no zdecydowanie jest nieakceptowalna. Należy podkreślić, że terapeutyczna wiązka rentgenowska nie zastąpi promieniowania megawoltowego i nie taka jest jej rola. Ma stanowić nie zamiennik, a uzupełnienie możliwości, jaką daje stosowanie wiązek megawoltowych generowanych w przyspieszaczach liniowych. Natomiast jeżeli uzupełnimy to wstawieniem do zakładu radioterapii rentgenowskiego aparatu terapeutycznego, to uzyskujemy zarówno większe możliwości pomocy naszym chorym, jak i uzyskujemy możliwość zredukowania ponoszonych przez zakład radioterapii kosztów. To ma, uważam, głęboki sens ekonomiczny. Dziękuję Państwu za poświęcony czas.